Pani minister, teraz już widzę, że wreszcie satysfakcję pan poseł Kuźmiuk uzyskał. Widzę to po jego twarzy. I pytanie trzecie w takim razie, które zadawać będzie pan poseł Jerzy Borkowski z ruchu Palikota. Pytanie dotyczy rozstrzygnięcia konkursu ofert na e-podręcznik. Kierowane jest do ministra edukacji narodowej, którego przedstawiciel jest już na sali. Więc pan poseł Jerzy Borkowski ma głos.